Do mikrofonu kilka słów teraz poprosimy. Ludzie, powiem jedną rzecz. Byłkowy Mikke i nie zdobył u was żadnych głosów. Ja jestem człowiek znikąd i chcę powiedzieć jedną rzecz. Wysłuchajcie na mnie. Ja wam zapewnię lepszą Polskę niż to, co było do tej pory, bo... Muzyka, nie wiesz na tyle! Kandydat numer jeden, nazwijmy go człowiek, a to zobaczymy, czy zdobędzie wasze głosy. Proszę wrócić na swoje miejsce. Tak, zapraszam kandydata numer dwa. Proszę bardzo. Pewnym chodem biega i swoim swoimi poświadkami chyba zachęci, żebyście na niego zagłosowali. Poprosimy o kilka słów do mikrofonu. Marcin, jestem ratownikiem medycznym, działam w OSP i lubię wszystko, co ekstremalne. Uprawiam stunt motocyklowy i uwielbiam adrenalinę. Zawsze musi się coś dziać, nie ma zamulania! Nie ma zamulania! Zapraszam kandydata z numerem trzeci. Nie tutaj. Okej. Zdecydowanie dodatkowe punkty za wykorzystanie wynika i dzięki. Teraz poprosimy o kilka słów do mikrofonu. Nasz drugi kandydacie, kilka słów do mikrofonu. Wielkie brawa dla Eweliny, która razem z naszym kandydatem była na scenie. Dzień dobry, jestem Darek, przyjechałem ze Śląska. Was serdecznie pozdrawiam. Krótko nie ma, dziękujemy bardzo. A ja się jeszcze pytam, gdzie jest dwóch mężczyzn, którzy mieli wziąć udział w następnym konkursie? Zapraszam z lewej strony, panowie. Nie tędy droga. Z lewej mojej, waszej prawej. Tak jest. Kandydat numer 4. Zapraszam serdecznie. Przygotował choreografię. Pracował nad nią ponad 6 miesięcy. Jak widzimy, coś nie wyszło. Witam, jestem Ernest. Chcę, żebyście się bardzo dobrze bawili. Pozdrawiam wszystkich, a szczególnie moją piękną Izę. Dziewczyny do wzięcia udziału w tym konkursie. Kandydat z numerem 5. Zajęty! Cześć, jestem z Rubina. Pozdrawiam wszystkich, co lubią sport. Piłkarki ręczne z MKS-u, który zdobyły 18 lat mistrzostwo Polski. W ciągu 3 lat. 3! Pozdrawiam i pozdrawiam! Pozdrawiam cały MKS, pozdrawiamy naszego kandydata z numerem 5. Czy jest kandydat z numerem 1? Moi drodzy, kandydat z numerem 1, jak dotarczył breakdance, chyba został transportowany przez ambulans. Okej, panowie, co zostanie? Nie, jeszcze nie wchodzicie. Nie tam zostańcie. To będzie kolejny konkurs. Kandydacie numer 1, zapraszam. Gdzie tam uciekłeś? Poszłeś koło. Moi drodzy państwo, teraz wy swoim szalem oklaskami będziecie docenieni. Nie, gdzie nie? Gdzie idziesz? Tam na swoim miejscu, nie jest twoje miejsce. Okej, moi drodzy, to wy teraz będziecie decydować. Czy waszym zdaniem ministerem Fionatów powinien zostać kandydat numer 1? Czy może kandydat z numerem 2, nasz ratownik? Dla tych, co nie słyszeli, cytuję, co tu taka cisza, bawimy się. Kandydat z numerem 3! Stary, coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. A może kandydat z numerem 4? Czy może jednak pan MKS-u, kandydat z numerem 5? Nie wiem, co tu się dzieje, trochę się obawiam, ale moi drodzy, odpowiedź jest prosta. Ministerem Fionaków 2015 zostaje kandydat z numerem 1! Dziękujemy bardzo gorąco. Wielkie brawa! Szczerze, kiedy z deseny zejść niepokonanym. Dziękujemy bardzo gorąco.
być może wtedy wyjdzie do jego nie zakończyć. Wielkie brawa raz jeszcze, moi drodzy. Raz jeszcze wielkie, wielkie oklaski. Przyjacielu, nie rozbieraj się. Odwróć się teraz. Dobra, jeszcze jeden mężczyzna nam gdzieś uciekł. Ty sam jeden jesteś. Okay. Nie ma już. Nie, jest jeszcze jeden mężczyzna. Dobrze, ja jednak będę potrzebował jeszcze jednego pana. Już nie będziemy tańczyć. Nie, chociaż. Ale nie będzie mistera Chmielaków, obiecuję. Ale też będzie, mam nadzieję, zabawnie. Panowie? Jest tam! Chodź, chodź do nas, tak. Grzesiu, potrzebaj to, bo tu się będzie coś działo. Dobrze. Panowie, najpierw do was, do ciebie będzie pierwsze pytanie. Jak masz na imię? Artur. Arturze, zapraszam ciebie do mikrofonu. Nie, chodźcie, chodźcie. Ten miski mi Arturze. Piwo, podobno. Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw mam do ciebie pytanie. Na pewno dużo słuchałeś tego, co mówiłem. Nie wiem. Okej, ja chciałem zapytać, co u ciebie. Nie wiem. Okej, chciałem zapytać, co w domu. Dobrze. Natomiast, jeżeli możesz odpowiedzieć na moje pytanie, a zgarniesz fajną nagrodę. O, tak. Uwaga! Gdzie znajdują się sklepy firmowe firmy MB Bartecki? Ja informowałem o tym, ale będziesz mieć podpowiedź. To będą trzy punkty. Uwaga! A. Świebodzin i Wejherowo. B. Tomaszów Lubelski i Chrubieszów. C. Narnia i Hogwart. Proszę jeszcze odpowiedź. A. Świebodzin i Wejherowo. B. Tomaszów Lubelski i Chrubieszów. C. Narnia i Hogwart. Wybieram B. A więc sklepy filmowe MB Bartecki rzeczywiście znajdują się w Tomaszowie Lubelskim i Chrubieszowie. Wielkie brawa dla ciebie! Proszę o piwko na scenę. Jedno piweczko. Tak jest, dlatego pana. Dziękuję, to był szybki konkurs. Dzisiaj się nie wydurniamy, a co? RKS, zapraszam z koszulką, zapraszam bardzo gorąco RKS Lublin. Kurwa, to jest 1 giga, no. Witaj się, mamo! Okej, okay, właśnie chciałem zapytać, prosić cię, żebyś się z nim przywitał, nie muszę. Kolejne pytanie. Uwaga, mam nadzieję, że słuchałeś tego, co mówiłem o firmie MB Bartecki, także będziesz zmuszony do odpowiedzi na jedno pytanie, aby zgarnąć darmowe piwo. Gdzie zostanie otwarty niebawem największy w województwie lubelskim ogród wystawowy kostki brukowej Libet? Czy to będzie A. Puławy, B. Kraśnik, C. Zamość. Zamość! Z mamą też tak głośno rozmawiasz. Czasami! Oczywiście to jest Zamość, prosimy o wielkie, wielkie brawa. Prosimy o piwko na scenę. Piwko dla niego. Gdzie jest nasza pani od piwka? A, dobra, bo też. Dziękuję. Gratuluję bardzo gorąco, to oczywiście był Zamość. Panowie, możecie zejść już ze sceny, dziękuję bardzo. O, został nam jeszcze jeden pan. Czekaj, weźmiemy mikrofon troszeczkę bliżej, będę mieć do ciebie bardzo ciekawe zadanie. Mam nadzieję, że nie będziesz krzyczał i że będzie działo się dużo przyjemnych rzeczy. Witaj, przyjacielu, jak masz na imię? Piotrek. Piotrze, tam widziałem, że dziewczyny namówiły chłopaka właśnie do takiego konkursu. Co kierowało tobą, żebyś pojawił się tutaj na scenie? Wiesz co, jestem teraz trzeci. Za każdym razem moja dziewczyna mnie prosi o wystąpienie. Czyli jest tobą twoja dziewczyna? Tak, jest moja dziewczyna. A która to? Gdzie jest ta dziewczyna? Gdzie? Macha do mnie właśnie. Jak ma na imię twoja dziewczyna? Martyna. Martyna, to nie jest tak, że on teraz będzie się starał tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać piwo. Ty także musisz nam pomóc. Chodź do nas na scenę. I Martyna, zapraszamy cię bardzo serdecznie na scenę. Martyno! Kocham ich. Okej. Nie, naprawdę. Jest niesamowite. Już za chwilę Martyna pojawi się. Piotr, tak dobrze pamiętam. Tak. Martyno! Piotr, będę mieć dla ciebie bardzo trudne zadanie. Razem z Martyną będziesz musiał je wykonać. Poczekamy na Martynę, wy pewnie też Martyno! Może moja chora głowa potrafi wymyślać różnego rodzaju dziwne rzeczy. Jestem pewien, że to ci się spodoba. Nie będzie nam potrzebny statyw w ogóle, ale będzie potrzebny mikrofon. Cześć Martyna. Witaj, hej, trzymaj mikrofon. Co u ciebie? Dlaczego namawiasz go do tego, żeby co roku brał udział w tym konkursie? Bo to fajny konkurs. Bardzo dobrze, proszę o wielkie, wielkie brawa.
Piotrze, weź mikrofon od Martyna. Martyna, ja będę mieć dla Piotra bardzo specyficzne zadanie. Nie będziesz musiał tańczyć, nie będziesz musiał śpiewać. Jeżeli możesz, zaskocz swoją dziewczynę. No matko. Ja ci podtrzymam mikrofon, możesz robić co chcesz. Po prostu zaskocz ją tak mocno, jak tylko potrafisz. Tak, żeby ona powiedziała, kurczę, warto było wejść. Monika teraz wchodzi. Dobra, mam pomysł. Więc, kochanie, jesteśmy tu po raz trzeci już. Pierścionek jej da. Ja mam do ciebie takie pytanie. A ja tutaj przecież tam jeszcze. A, nie, no nie! O nie! Wyjdzie za mnie. O nie! To nie było. No chyba tak! Wielki, wielki brawo! I moi drodzy, tu rodzi się miłość! Wielkie brawa dla nich! Cudowna miłość! Wspaniali ludzie! Wielkie, wielkie brawa! Dziękujemy wam bardzo, bardzo gorąco! Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co dobre! I oczywiście sytuacja była jak najbardziej ukartowana. Dzięki wielkie! Piotr i Martyna, nasza nowa para narzeczeńska. Raz jeszcze wielkie brawa do Krasnystawie! Wielkie brawa! Chyba się zaskoczyła. Dobrze, moi drodzy, przed nami ostatnia prezent... Nie, chyba nie ostatnia. Zresztą zerknę do...